Dziś prezentujemy Wam listę lotniczych konstrukcji cywilnych wyróżniających się w niechlubnym zestawieniu maszyn najczęściej biorących udział w katastrofach. Oto samoloty, które okryły się złą sławą. Zbigniew Urbański, zapraszam. Choć większość Polaków kojarzy ten samolot głównie z katastrofą polskiego Tu-154 w Smoleńsku z 2010 roku, niewiele osób wie, że maszyna ta jest wciąż wykorzystywana przez cywilnych operatorów. W trakcie swojej 45-letniej historii na 1025 wyprodukowanych egzemplarzy aż 67 maszyn uległo katastrofie. Do dziś co najmniej 40 tych maszyn lata w barwach postsowieckich linii lotniczych, takich jak Belavia czy Yakuta Airlines. Warto tutaj dodać, że od 2008 roku cywilne samoloty Tu-154 mają zakaz lotów na terenie Unii Europejskiej. Samolot DC-9 to jedna z wizytówek amerykańskiego lotnictwa cywilnego zeszłego wieku. Ten dwusilnikowy samolot w trakcie swojej służby przewiózł miliony pasażerów na całym świecie. Niestety, w pamięci pozostaną też liczne wypadki, w których brała udział ta maszyna. Na 976 wyprodukowanych samolotów 180 doznało poważnego uszkodzenia, z czego 103 uległy katastrofie, w których zginęło około 3000 pasażerów. Dziś coraz trudniej już spotkać na niebie DC-9, a jeśli takiego widzimy, jest to zapewne maszyna małego operatora czarterowego. Boeing 727 to jeden z pionierów ery odrzutowców w cywilnym przewozie lotniczym. To maszyna wyposażona w 3 silniki i przewożąca nawet 190 pasażerów na odległość do 4500 km. Choć konstrukcja ta ma ponad 50 lat, do dziś istnieją linie lotnicze, które mają ją w swojej flocie. Boeingiem 727 przelecimy się głównie za pośrednictwem egzotycznych przewoźników z Afryki i Ameryki Południowej. Na 1831 samolotów 300 uległo wypadkom, z czego 118 zakończyło się katastrofą. Samoloty Airbusa uchodzą za najbezpieczniejsze maszyny pasażerskie świata. Początki jednak nie były tak udane. Airbus A310 zaliczył 24 wypadki i 11 katastrof. Liczba ta wydaje się nieduża, dopóki nie weźmiemy pod uwagę, że wyprodukowano tylko nieco ponad 250 tych samolotów. Z Airbusa A310 w swoim czasie chętnie korzystali najwięksi operatorzy lotniczy świata. Stopniowo przesiadali się oni jednak na nową, znacznie bezpieczniejszą generację Airbusów A320 i A321. Dziś A310 spotkać można przede wszystkim w konfiguracjach cargo firmy kurierskiej FedEx oraz w niewielkich liniach czarterowych. Ale najważniejsze oczywiście jest to, żebyśmy mieli tyle samo udanych lądowań, co startów. To wszystko na dzisiaj. Szczęśliwej podróży, jeżeli wybieracie się w jakąś lotniczą przejażdżkę. Do zobaczenia. Cześć. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parrot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.